Witam, a moim gościem jest Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. To już koniec jedności w polityce zagranicznej z prezydentem? Polityka zagraniczna, jak dowiodła wizyta premiera, prezydenta w Waszyngtonie, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa, jest przedmiotem zgody narodowej. Bardzo mnie to cieszy. W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę wydaje mi się, że przekazaliśmy naszym amerykańskim sojusznikom bardzo czytelny komunikat w tej sprawie. To było wczoraj, a dzisiaj jest decyzja o rozpoczęciu procedury odwołania 50 ambasadorów. No to rzecz prawie że rutynowa. Przypominam, że to poprzedni rząd mówił, że ambasadorowie reprezentują bardziej rząd niż państwo. Wybory mają swoje konsekwencje. Przypominam, że w Polsce zgodnie z artykułem 146 Konstytucji politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Ale ambasadorów zgodnie z artykułem 133 mianuje prezydent. Tak, mamy ustawę przegłosowaną za poprzedniego rządu, która mówi o tym, że wstępnych konsultacji dokonuje tak zwany konwent. Konwent się odbył. I te decyzje zostały przegłosowane większością 3-1. Czyli prezydent był przeciwko? Jestem w dialogu z panem prezydentem, ale o szczegółach nie będziemy mówić, bo ambasadorowie nadal służą. I proszę też pamiętać, jak pan słusznie zauważył, to jest początek procedury. My to będziemy robić w sposób cywilizowany. Nie zawsze tak bywało za naszych poprzedników. Ludzie mają dzieci w szkołach, sytuacje życiowe, potrzeba przygotować następców. Po to, żeby odwołać jednego ambasadora, a powołać w jego miejsce kolejnego na tą jedną placówkę, jest potrzebne kilkanaście podpisów. To wszystko trochę czasu zajmuje. Rozumiem, ale bez zgody prezydenta to się nie uda, jak rozumiem, bo prezydent musi mianować ambasadora na końcu tej drogi. Pełnego protokolarnego ambasadora tak, ale na przykład w Unii Europejskiej, jak pan pewnie wie, mamy Piotra Serafina, który szefuje placówką, jest w tym bardzo skuteczny i nie odczuwamy najmniejszej różnicy między jego formalnym statusem. Panie ministrze, czyli rozumiem, że mamy się spodziewać, że zamiast ambasadorów będziemy mieli właśnie takich urzędników o innym statusie? Proszę też pamiętać, że wiele z tych decyzji dotyczy osób, którym się po prostu kończą kadencje. To nie jest ujęte w prawie, ale zakłada się, że ambasador służy 3-4 lat. A nie na wieki wieku. No tak, ale mamy takich, którzy dopiero zostali ambasadorami, żeby przypomnieć choćby Jakuba Kumocha w Chinach. Nie będziemy mówić o personaliach, bo to nie służyłoby celom realizacji polskiej Czyli polityki zagranicznej. Czyli będą charge d'affaires zamiast ambasadorów? To się zdarza w dyplomacji, zdarzało się też w przeszłości. I może być ich 50? Myślę, że przekazałem już tą wiedzę, do której jestem pytam gotowy. Się o to, pytam się o to dlatego, że obawiam się, że odpowiedź prezydenta będzie niezwykle ostra na to. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pan prezydent bardzo strzeże swoich kompetencji. Mówi, ja mam ambasadorów prezydenckich. Mówi o tym, że to jest ambasador w Stanach Zjednoczonych, przy ONZ-cie. No i to są takie pozycje, z których on mówi, ja nie zrezygnuję. Pierwsze słyszę, aby istniało coś takiego jak ambasador prezydencki. Ale tak traktuje ten pan prezydent tych ambasadorów. To powiedział jasno. Rozmawiałem z panem prezydentem o tych sprawach i póki co poza uzgodnienia z tamtej rozmowy nie wychodzę. Rozumiem, że liczy pan na przekonanie pana prezydenta. Mam nadzieję, że pan prezydent da się przekonać. A jeśli nie? Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych. Jedną, jedyną, jaką ma, prowadzi Rada Ministrów. To jeszcze pytanie ambasadora w Watykanie. To jest taka placówka trudna. Adam Kwiatkowski tam jest od jakiegoś czasu. Nie wydaje się, żeby polski głos i polskie stanowisko w polityce zagranicznej było najlepiej słyszane przez papieża. No, to pan powiedział. Ale rzeczywiście rozczarowujące są kolejne wypowiedzi jego świątobliwości w sprawach wojny w Ukrainie. Możemy coś z tym zrobić jako Polska? Powinniśmy? No, nasi ambasadorowie mają instrukcje, aby tłumaczyć wszędzie przyczyny tej wojny, stawkę tej wojny i to, że Polska wspiera ofiarę, a nie agresora. Nie przynosi to skutków. No widać nie wszędzie. To pytanie jeszcze o inny element, czyli o to, czy będziemy naciskać także przez ambasadora na wydawanie dokumentów związanych choćby ze śledztwami w sprawie biskupów pozbawionych urzędu, poproszonych o to, żeby z urzędu ustąpili.
Nie przypominam sobie, aby taki wniosek do mnie trafił, ale w Polsce nuncjatura jest, jest terenem ekstraterytorialnym, a już nie kuria. Czy Polska jest dziś zagrożona atakiem Rosji? No, to jest bardzo dobre pytanie do władz rosyjskich, ale przypominam, że na przykład były prezydent Medwiediew, który kiedyś uchodził za liberała i był w Polsce z oficjalną wizytą. No teraz mówi, że tak. Teraz pokazuje jakieś dziwne mapy i rzeczywiście to faluje. Rosja, były takie okresy już w przeszłości, na przykład podczas naszych negocjacji ze stroną amerykańską dotyczących powstania bazy tarczy antyrakietowej, gdy rosyjscy generałowie co tydzień grozili nam eskalacją czy holokaustem atomowym. Ale ja się trochę pytam o to dlatego, że panie ministrze, premier i prezydent i pan byliście w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że Stany Zjednoczone mają znakomite służby, ostrzegały Ukrainę przed możliwością. Czy mamy jakieś ostrzeżenia dotyczące takich możliwości? Bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma i trzeba żyć nadzieją, że no są granice tej agresji i tego braku realizmu w Moskwie. Przypominam, im się wydawało, że zdobędą Kijów w 3 dni, a od 2 lat nie mogą podbili poniżej 25% terytorium Ukrainy. Ale oni mają czas, panie ministrze. A my mamy broń, którą kupujemy w zwiększających się ilościach. I słusznie. Tak, o broni za chwilę będziemy mówić, która będzie napływać do Polski, ale ja jeszcze zapytam się o te informacje. Także dlatego, że słyszymy teraz takie mocniejsze wypowiedzi generałów, polityków zachodnich, którzy teraz otwarciej mówią, nawet prezydent Macron mówi, pół roku to jest czas upadku Ukrainy, może za mocno, a potem będzie dalej. Wie pan, ja byłem na froncie parę razy. Putin ma problem z tym, że Ukraina to olbrzymi kraj, 2 razy większy od Polski. Żeby go kontrolować przy woli walki i oporu ze strony Ukraińców, trzeba by mieć setki tysięcy żołnierzy, których on nie ma. No, czyli efekt będzie taki, że on nie podbije Ukrainy. No, i przypominam, że Ukraińcy walczyli dzielnie i podczas wojny domowej w Rosji. Bunty chłopskie podeszły na 200 kilometrów pod Moskwę. I partyzanci ukraińscy walczyli bodajże do lat 50. jeszcze ze Związkiem Radzieckim. Nawet ci, którzy jeszcze dłużej. To teraz pytanie, to po co nam więcej wojska natowskiego na terenie Polski? O co prosił pan premier? Każdy kraj ma wojsko, panie redaktorze. Albo swoje, sojusznicze, albo obce. Swoje i sojusznicze wychodzi taniej na średnią metę. Czyli do tego chcemy więcej, ale prezydent Stanów Zjednoczonych odmówił. Chcemy odstraszać. Gdyby Rosja nie łamała karty Narodów Zjednoczonych, nie łamała karty NATO-Rosja, wszystko mogło pozostać po staremu. To Rosja weszła na ścieżkę agresji, a my, wydaje mi się, że mamy determinację narodową, aby już nigdy więcej rosyjską kolonią nie zostać. I tym wnioskiem kończymy rozmowę w Radiu RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl. i naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kiedy ta broń napłynie? Kolejne umowy są podpisywane, mamy i tej broni coraz więcej, coraz mocniejsze deklaracje także rządu Stanów Zjednoczonych, władz Stanów Zjednoczonych i fabryk. Jak długo ta broń będzie do nas napływała? Rząd PiSu przyspieszył zakupy dopiero pod koniec swojej drugiej kadencji. To oznacza, że ona jest produkowana i zaczyna napływać. Proszę też pamiętać, że gdy się utrzymuje ilość wojska, a zwiększa budżet, to prawie każda dodatkowa złotówka może być wydana na nowe wyposażenie. I bardzo dobrze. Tylko, że ona jeszcze musi być wyprodukowana. W tej chwili, przypomnijmy, wydajemy więcej, jeżeli chodzi oczywiście nie o sumę, tylko o procent PKB niż Stany Zjednoczone. Tak. I dzięki sukcesowi gospodarczemu Polski dzisiaj to są realne, liczące się w świecie pieniądze. Gdy ja byłem ministrem obrony, miałem budżet bodajże 24 miliardy złotych rocznie, a dzisiaj to jest 160 miliardów. Z tego
ponad 50% wydajemy na nowy sprzęt. A kiedy będą pierwsze dostawy, takie już solidne z tego? Z tego, co ja wiem, one się już dzieją i to wręcz jest wyzwanie, aby ten sprzęt był właściwie magazynowany. Ludzie muszą być przeszkoleni, muszą przećwiczyć to na poligonach. To trzeba wszystko zintegrować jeszcze w naszej doktrynie wojennej i w umiejętnościach Wojska Polskiego. Media zagraniczne piszą, że wizyta równoczesna prezydenta Dudy i premiera Tuska to była taka próba nacisku na republikanów, żeby oni trochę ustąpili, żeby zrezygnowali z takiego mocnego oporu. Udało się coś osiągnąć? Także na moją sugestię pan prezydent poruszył sprawę pakietu pomocowego dla Ukrainy w swojej rozmowie z marszałkiem Izby Reprezentantów. Miejmy nadzieję, że kropla drąży skałę, aż wydrąży. Ale wydrąży, bo to jest kluczowe pytanie w tej chwili. Jak rozumiem, dla Ukrainy bez tych pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych bardzo trudno będzie im prowadzić wojnę. Amerykanie znaleźli za skórniaki w tych obecnych alokacjach w wysokości 300 milionów dolarów. Kiedyś byśmy powiedzieli, że to dużo pieniędzy. Ale w tej chwili to jest naprawdę niedużo, panie ministrze. Ale dzisiaj to wiemy o tym. Zgoda. Są dwie w tej chwili propozycje takich rezolucji, które gdyby zostały przegłosowane, to wtedy sprawa ta główna trafia pod głosowanie, a jak trafi pod głosowanie, to pakiet przejdzie. Trump nie będzie już przeszkadzał? Ja nie będę komentował aż tak dogłębnie polityki wewnętrznej naszego największego sojusznika. Teraz zaczynacie w rządzie grać na dwie strony? Polska od zawsze chce mieć dobre stosunki, niezależnie od tego, kto rządzi w Waszyngtonie. Błędem poprzedniego rządu było stawianie wszystkich polskich żetonów na jedną stronę amerykańskiego sporu politycznego. I minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie rozmawiał z republikanami? No, wie pan... Oficjalnie. Ja pracowałem w republikańskim think tanku. A ja oczywiście w pamiętam, to tylko przypomnijmy, że był to czas, kiedy to nie była partia republikańska Donalda Trumpa. Trochę jednak się różniło w tamtym czasie. Chociażby wczoraj, podczas mojego pobytu w Waszyngtonie, spotkałem się z jednym z ekspertów związanych raczej z obozem byłego prezydenta. Bo wie pan, sam wiem z praktyki długiej, że jak się z ludźmi spotyka wtedy, gdy oni są w opozycji, to potem to pamiętają i to jest, i to przynosi często bardzo dobre efekty. Ale nie obawia się pan, że Donald Trump rzeczywiście może zrealizować swoje obietnice, te zapowiedzi, które formułuje bardzo mocno? Obóz Donalda Trumpa wysyła mieszane sygnały. Wobec tego, że Europa realizuje to, czego się domagał podczas swojej pierwszej kadencji. Strona amerykańska nas poinformowała, że do szczytu w Waszyngtonie jubileuszowego 19 sojuszników powinno być już na poziomie 2% PKB. I wtedy Donald Trump się zadowoli. No, powinien uznać, że jego apele zostały wysłuchane. Ale główny problem z nim jest to, że on jest nieprzewidywalny. To znaczy, że on dzisiaj mówi to, jutro może powiedzieć zupełnie coś innego. Panu to wolno powiedzieć. Wysłałby pan polskich żołnierzy do Ukrainy, panie ministrze? Wie pan, paradoks polega na tym, że żołnierzy spoza Ukrainy, na Ukrainie było więcej przed wojną niż teraz. No, szkoleniowcy, ludzie, którzy robili pewne rzeczy, to prawda, ale ja się teraz pytam o polskich żołnierzy. To jest takie pytanie, które bardzo wielu komentatorów zadaje. Czy polscy żołnierze powinni trafić na Ukrainę? Premier już powiedział, że nie mamy takich zamysłów. A i z historycznych powodów byłoby to zbyt kontrowersyjne. I zbyt Putin już powiedział, że jakby polskie wojska weszły, to by nie wyszły. Tak, tak, oni by chętnie nas tam widzieli. Dałoby to zbyt łatwą pożywkę rosyjskiej propagandzie. W zasadzie, dlaczego pan powiedział o tym, że żołnierze NATO? To jest oczywiście prawda, to nie ma sporu, ale są na Ukrainie. Znowuż Rosja to wykorzystała. Nie, nie, to powiedział kanclerz Scholz. Kanclerz Scholz powiedział to jako pierwszy, to prawda. Pan to później powtórzył. Nie wymieniając ani liczb, ani krajów, także myślę, że bezpiecznie. No, kanclerz Scholz powiedział więcej, to prawda, bo on wymienił kraje. Powinniśmy budować europejskie struktury obronne? Jestem tego zwolennikiem od wielu lat. Przypomnę, że Unia Obronna miała powstać nawet przed Unią Europejską.
jeszcze w latach 50. Potem Europa sobie obiecywała siły reagowania po wojnach sukcesji jugosłowiańskiej. Potem Brytyjczycy zaproponowali i mieliśmy brygady, te grupy bojowe. To prawda, bojowe. Ale co powinniśmy zrobić w tej chwili? W tej chwili ja rozmawiam o tym z Amerykanami jeszcze w poprzedniej roli i teraz. I oni już widzą, że są takie sytuacje, w których sami by chcieli, żeby Europa im nie zawracała głowy. Umowna grupa Wagnera w Libii. Powinniśmy się szykować na to, że będziemy nie musieli sobie radzić bez Amerykanów? Powinniśmy być przygotowani na taką sytuację, w której Amerykanie będą politycznie i wojskowo tak zaangażowani gdzie indziej, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, będą chcieli, żebyśmy ten ciężar zapewnienia bezpieczeństwa samym sobie podzielili. Wspomniał pan o grupie Wagnera. Rozumiem, że chodzi o sytuację na przykład zielonych ludzików, którzy gdzieś zaczynają działać. Nie da się powiedzieć na 100%, że to Rosja. Wiemy to, ale no, bezpośredniego dowodu nie ma. Czy inne modele hybrydowego działania? No, dajmy na to. Jacyś szmuglerzy ludzi opanowują port na Morzu Śródziemnym w Libii na przykład, prawda? No i Amerykanie wiemy, jaki mają wielki problem na swojej południowej granicy. Nie proszą nas o pomoc w tym. No, zabezpieczenie granicy w zewnętrznej strefy Schengen to nie powinno być zadanie ponad nasze możliwości. No dobrze, to ja podam inny przykład, bo pisały o nim litewskie media. Zielone ludziki pojawiają się nagle na terenie Litwy. To są na przykład nieliczni, ale jednak uchodźcy z Białorusi. Tam jest 70 tysięcy Białorusinów. Część z nich może być agenturą Łukaszenki czy Putina i zaczynają razem z rosyjskojęzycznymi obywatelami Litwy działać w mundurach kupionych w każdym możliwym sklepie z mundurami na przykład. Ja myślę, że sukces Anschlussu Krymu polegał na tym, że Ukraina była wtedy bez prezydenta, była sparaliżowana. No tak. Litwa oczywiście ma władzę i jest przygotowana. I nie reagowała wystarczająco konsekwentnie. Zostanie pan komisarzem do spraw obronności? Zaangażuje się pan bezpośrednio w takie działania? Myślę, że kadrowe spekulacje są bez sensu. No ale one się pojawiają. Nawet kancelaria prezydenta powiedziała, że jest gotowa na rozmowy. Pytanie, znaczy to, że taki komisarz powinien powstać, uważam, jest słuszne. To jest stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska PSL. Proponujemy wręcz połączone dowództwo europejskie. Ono w zalążkowej formie już istnieje. Proszę też pamiętać, że Unia Europejska już przeprowadza operacje wojskowe. Nie każdy o tym wie. To już istnieje. Mamy budżet obronny. Ale nie mamy wciąż komisarza. A ja chciałem się dowiedzieć, czy gdyby panu zaproponowano, to by się pan zgodził. Pan wie, że ani nie mogę na takie tak postawione pytanie odpowiedzieć, ani ono nie ma sensu, no bo jest czysto hipotetyczne. W pewnym sensie komisarz już jest. Bo wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i obronnej. Pytanie, czy dzielić to portfolio. To będą decyzje Ursuli von der Leyen, jeśli zostanie przewodniczącą Donald komisji. Donald Tusk mówi, że jest się skłonny jest naszą kandydatką i przypominam, że głosował na nią. Tak, ale ja teraz głosowało na nią Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast tak, ja uważam, że obronność europejska to jest idea, której czas nadszedł. Europejczycy we wszystkich badaniach domagają się dwóch rzeczy. Unii zdrowotnej, żebyśmy byli bezpieczni przed pandemią i Unii obronnej, bo to są trochę podobne rzeczy. Zabezpieczamy się na coś, czego sobie nie życzymy. Panie Michel, ja pytam o to także dlatego, że mam takie wrażenie, że wciąż jeszcze w tej obronności i w NATO i w Europie za słaby głos jest Europy Środkowej. To znaczy wciąż jeszcze to myślenie, że Europa Środkowa jest tą, nie chcę powiedzieć gorszą, ale nieco gorszą częścią NATO jest obecne. Więc to człowiek, który ja był komisarzem do spraw obronności. Mam wrażenie, że nigdy nie byliśmy tak słuchani w sprawach obronności. Ale już nie mianowali. I nigdy nie... Tutaj do pewnego stopnia zgoda. Źle się stało, że w katastrofie smoleńskiej zginął pan generał Franciszek Gongor. On miał duże szanse na zostanie szefem Komitetu Wojskowego NATO. Ale rzeczywiście, no, jesteśmy tym terytorium zagrożonym, więc i zdolności obronne, ale także i kadry z naszego regionu powinny odgrywać większą rolę. Teraz Trójkąt Weimarski zastąpi Grupę Wyszehradzką?
No, one działały równolegle od dekad. Tak, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, w pewnych dekadach, w pewnych pięcioleciach czy ośmioleciach działały jedne lepiej, a drugie gorzej. No tak, PiS się izolował od Brukseli i od największej gospodarki i naszego największego europejskiego partnera, od Niemiec. Wobec tego Weimar był sparaliżowany, a wyobrażał sobie, że Wyszehrad albo Trójmorze będzie lewarem jagiellońskiej polityki mocarstwowej. My się będziemy teraz odcinać od Wyszehradu, no bo Słowacja i Węgry rzeczywiście wykonują gesty symboliczne, dramatyczne. Nie zgadzamy się co do polityki wobec Ukrainy i Rosji. Tylko to są wszystko instrumenty dyplomacji, no, takiej konsensualnej. One działają wtedy, gdy nasze interesy współgrają. Jak się próbuje użyć instrumentu do niewłaściwego zadania, to można zepsuć narzędzie, zepsuć instrument. My się nadal przecież zgadzamy z Węgrami, Słowakami, Czechami co do potrzeby zagęszczenia połączeń infrastrukturalnych w naszym regionie, co do spraw związanych z rolnictwem. No, ale nie zgadzamy się w kwestiach polityki obronnej zagranicznej. No więc w tej sprawie nie będziemy nikogo przymuszać, bo nie możemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do Trójkąta Weimarskiego. Dlaczego nagłe spotkanie? No to wygląda trochę tak, jakby coś się wydarzyło. Tego typu spotkania się jednak przygotowuje bez trybu nagłe. Nie mam jeszcze wiedzy, ale spodziewam się, że to są sprawy związane z bezpieczeństwem i z rozwojem sytuacji w Ukrainie. Chcemy porozmawiać z Emmanuelem Macronem, dlaczego on tak mocno wypowiada się na temat tej wojny? I bardzo dobrze, bo jesteśmy zaniepokojeni i to, że Polska jest tu, znaczy Trójkąt Weimarski to jest miejsce, w którym my możemy reprezentować cały nasz region. Ale pytanie, co nas niepokoi? To, że Francja i Niemcy dzisiaj widzą, że Europą się nie daje zarządzać bez naszego regionu, a w naszym regionie największym krajem jest Polska, to dobrze, a nie źle. Pytanie, czego byśmy się chcieli dowiedzieć od Macrona? Znaczy, co nas tak bardzo niepokoi? Nie, to nie chodzi o to, dowiedzieć, bo w tych sprawach my mamy wiedzę bardzo często lepszą od nich. Tu chodzi o to, co wspólnie możemy zrobić. To jest to, czego nie rozumieli nasi poprzednicy. Oni uważali, że Unia Europejska jest tylko przykrywką dla różnic interesów. Różnice interesów oczywiście istnieją, ale rozmawiając w ścisłej relacji z naszymi sąsiadami i partnerami, możemy dochodzić do kompromisów, które są dla Polski korzystne. I tu możemy akurat chyba tak dojść do takiego kompromisu, że będzie dwóch na jednego. To znaczy Donald Tusk i Emmanuel Macron kontra kanclerz Scholz. A może kanclerz Scholz potrzebuje wzmocnienia, wsparcia duchowego, wsparcia w ewolucji swojego stanowiska. No dajmy politykom szansę na zmianę zdania w świetle nowych faktów. Emmanuel Macron już zmienił. Na początku wojny dzwonił co drugi tydzień prawie do Władimira Putina. Teraz mówi, wyślę wojska. Mogę wysłać wojska francuskie. I chwała Bogu. I tym wnioskiem bardzo religijnym kończymy. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.